Siema, siema, cześć, witajcie, z tej strony Xero i jak możecie zauważyć, jesteśmy na szóstej edycji serwera SKKFA. Tak, spawn jest idealnie taki sam, jak było to oczywiście na szóstej edycji SKKFA i dzisiaj porozmawiam sobie o tym, jak ten serwer mój będzie wyglądał, kiedy wystartuje oraz będę miał do Was sporo pytań, więc żeby zwiększyć oczywiście zasięgi, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu zadawajcie pytania oraz odpowiedzi na moje pytania. Ok, no i co po slajdzie? Ogólnie poprzednia edycja mojego serwera Hardcore na 1.5.2 w miarę wypaliła, ze względu na to, że trwała ona dłużej niż po prostu inne serwery. Zazwyczaj serwer teraz trwałem 2-3 dni, mój serwer trwał około 5, więc wydaje mi się, że i tak jak na serwer na początku z whitelistą i na serwer premium, jeszcze na wersji 1.5, był to naprawdę fajny wynik. No i ta druga edycja, która odbędzie się, jeszcze nie wiem przecież na jakiej wersji, czy to będzie 1.5, czy 1.6, czy 1.13. Po prostu piszcie komentarze, piszcie mnóstwo komentarzy, ja po prostu jakoś to przemyślę, na jakiej wersji będę chciał wystartować. Od razu mówię, na serwerze nie będzie żadnych rzeczy typu, nie wiem, VIP-y czy coś, no to nie ma sensu. Serwer będzie premium, być może będą wejściówki dla non-premium za kilka złotych. Nie będzie tutaj można niczego kupić, od razu mówię, no bez sensu. Nie robię serwera po to, żeby zarobić, tylko żeby sobie chwilę w tego Minecrafta fajnie pograć. Dlaczego ogólnie myślę nad wersją 1.5 czy 1.6? Ze względu na to, że ostatnio, jak sami wiecie, Minecraft 1.8, no w tym Minecrafcie w polskim community, nie wiem, jest przez 3-4 lata bodajże, nic się praktycznie nie zmieniło, nic się nie dzieje, cały czas jest to samo, no i po prostu sporo osób, wydaje mi się, że wielu osobom ten Minecraft znudził się na tej wersji i po prostu będę chciał tutaj na jakiś tam czas wprowadzić sobie swój serwer, na którym będziemy sobie grać. Jak sami wiecie, na 1.5, na 1.6 jest nie dość, że inny PvP, inne koksy, inne potki, nie będzie bugowania, nie będzie makra. Tak naprawdę gra się o wiele inaczej, ten Minecraft wygląda o 200% inaczej niż na wersji 1.8, gdzie tak naprawdę, no sami wiecie, jak to wygląda. Cały system PvP też jest inny, inaczej się też rzuca perły, no jest mnóstwo rzeczy, które musicie ogarnąć, trzeba stołniarki wybudować i w ogóle, no jest wiele takich rzeczy, które na pewno inaczej się robi niż w tym Minecrafcie 1.8, nie wiem, na 1.8, no sami wiecie, jak się gra, więc po prostu robię to dla osób, które, nie wiem, znudziły się tym Minecraftem, chcą sobie chwilę pograć na innym serwerze, na czymś innym, no i w sumie to tyle, więc co. Co do startu, słuchajcie, nie wiem, kiedy to będzie, może to będzie październik, może to będzie, nie wiem, listopad, na pewno w tym roku serwer wystartuje, od razu mówię, nie będzie to serwer na miliard slotów, czy także, nie wiem, z sektorami, czy coś, normalnie 100, 200, 300 slotów maksymalnie, będziemy sobie grać na jakiejś starszej wersji lub także nowszej, no zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Od razu mówię, że nie mam hajsu ani na maszynę, ani na trailery innych youtuberów, więc jeśli jesteście zainteresowani takim serwerem, możecie, nie wiem, pisać w komentarzach, możecie wpisać oczywiście na mój fanpage, w jakieś tam, wiecie, jak macie jakieś oferty współpracy czy coś, piszcie, jeśli macie jakieś kontakty, też piszcie, nie wiem, jeśli chcecie wspomóc finansowo co do maszyny lub także, żebym wykupił jakąś reklamę innego youtubera, też piszcie, ponieważ jak mówię, no, na serwerze nic nie zarobię, a też nie mam zamiaru inwestować nie wiadomo ile pieniędzy z własnej ręki na serwer, który też może nie wypalić, no. Poprzednia edycja niby w miarę wypaliła, no ale też nie trwało na jakoś długo. No i co, będziemy sobie ogólnie grać na tym serwerze, będę się oczywiście starał, będę nagrywał i w ogóle. Nie chcę oczywiście też wejść w drodze najlepszemu serwerowi, no, w tym momencie, czyli Craftcore'owi. Więc jak będzie Craftcore, no to mój serwer nie będzie startował. Oczywiście ja z Craftcore'a będę nagrywał, ponieważ no jest to chyba jedyny serwer, na którym mi się trochę chce grać. Ponieważ na reszcie no tak niezbyt. Oczywiście z Minecraftem nie kończę, tam sporo osób mogło się pytać, ej Xero, czemu rzuciłeś filmik, koniec Minecrafta, o tym coś wstawiasz. Słuchajcie, no
jestem tutaj jeszcze w Minecraftie ze względu na to, że jest Craftcore, ze względu na to, że ten swój serwerek chcę odpalić, chcę pograć, no i w sumie to mnie trzyma. Może kiedyś jakiś jeszcze projekt od Kubiksa, czy także administracji zobaczymy, byłoby to naprawdę fajne, lub także projekt od jakichś innych youtuberów, no to też będę się w takie rzeczy się angażował, ale raczej takie no zwykłe serwery, które trwają dwa dni, czy tam jeden dzień, gdzie jest miliard rzeczy do kupienia i w ogóle nie będę się angażował, no chyba że jakieś tam reklamy, ponieważ też coś tam zarobić trzeba. No i co? Piszcie też w komentarzach, czy nie wiem, wolicie na przykład, żeby było ograniczenie na makro do ilości CPS-ów. No wydaje mi się, że to na poprzedniej edycji fajnie zadziałało. Napiszcie, czy nie wiem, chcecie stoniarki, normalnie generatory, czy zwykłe stoniarki. Napiszcie, czy wolicie Nether od początku, czy tam po 24 godzinach. No piszcie takie rzeczy, ponieważ też jestem ciekaw waszej opinii, a ten filmik wydaje mi się no, dotrze do jakiejś tam ilości osób, które są zainteresowane oczywiście tym serwerkiem. Klimat na pewno jest troszeczkę inny niż na tym 1.8, ze względu na to, że wiecie, no jest tysiące rzeczy, tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo różnic, inaczej się gra, więc pamiętajcie, że to jest jeszcze to serwer premium, więc no też gra troszeczkę inaczej wygląda. Co do mapki, tą mapkę wysłała mi Gildia Sexy, za co oczywiście bardzo serdecznie im dziękuję. No i jest to oczywiście no, mapka z 6 edycji Skafa, w 100% taka sama, pobrana za pomocą modyfikacji World Downloader, nie wiem, coś takiego. No ale no, mapka jest w 100% taka sama, więc też fajnie sobie wrócić raz na jakiś czas do grania na czymś innym, oderwać się od codzienności. Trafiłem do Bungie, lol, nice. No i co? O, możemy sobie jeszcze zejść na dół spawna, wam pokażę jak to kiedyś wyglądało. O, to jakieś creepery, no i tutaj widzicie jak to kiedyś wyglądało. Może ktoś gra na skawie, to pamięta. Tutaj jakieś zasady, tutaj są zbugowane kolorki, ale też wszystko jest. Tutaj administracja, Kubik, SKF, no fajne, fajne, fajne czasy, fajnie sobie powspominać. Kto nie grał na skafie, niech żałuje. Dobra, nie przedłużając, no serwer, jak mówię, we wrześniu, no już na pewno, nie październik, listopad, coś koło tego. Zobaczymy, jeśli ktoś chce pomóc w jakikolwiek sposób, nie wiem, z maszyną, dofinansować serwer czy coś, no to spoko. Od razu mówię, że maszyny to nie będę kupował za kilkaset złotych, raczej mówimy o drobniejszych kwotach. No i jakąś reklamę też postaram się załatwić, więc jak ktoś ma kontakty, chce pomóc, czy coś jest zainteresowany takim projektem, no to dajcie znać. No i co? To chyba byłoby na tyle, wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, napiszcie koniecznie w komentarzu, zostawcie tą łapkę w górę, ponieważ ostatnio nic mi się nie chce nagrywać, jak sami widzicie też wlatują różne filmiki, więc tak to wygląda, dobra. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć i piszcie te komentarze, siemanko.